No, no, no i pyszne. Goście moi drodzy, jestem cały czas na rekonwalescencji, ale już końcóweczka, więc robię sobie dobrze. Nie ukrywaj. Dzisiaj zrobię sobie dobrze, bo zrobię roladę śląską. Lubię. Oczywiście jestem na zaprzyjaźnionej agroturystyce. Do rolady śląskiej potrzebuję najważniejsze. Mięso. Ja to mam wołowinkę, ja to mam rozbew, ale spokojnie może być udziec wołowy, jakikolwiek. Można też oczywiście wieprzową, no ale ja mam akurat rozbew, no to zrobię z rozbewu. Ja wiem, że tu może was zaskoczyć mój stół roboczy, ale kuchnia jest ciągle w remoncie, to jeszcze nie mam, to jest jeszcze zimne, nierozpalone, nie fajcy się, więc mogę sobie spokojnie tutaj pokroić. Kroję na plastry. O, tutaj, bo oczywiście będę robił w gęsiarce. Mojemu ulubionej, więc tutaj sobie przełożę. Teraz potrzebuję te plajstry rozbić, więc tak, przygotuję sobie folię, bo będę rozbijał przez folię. Ja wiem, że niektórzy myślą, że tam folia zostaje w tym, to nie jest prawda. Ja folię złożę sobie tak kilka razy, żeby była grubsza. Fajnie robi się przez worek do wakowania. Na przykład, bo one są takie grube dosyć. Mam wspaniałą siekierkę i będę tłukł. Siereczkę sobie podłożę, tak nie będzie mniej. A, nie mam siereczki, to serdecznik podłożę. Mam nadzieję, że będzie mniej stukać. Duże będą te rolady, czym większa, tym lepsza. Mam rozbite dwa takie, no, kotlety, nie? Paczajta. Kotlety jak w mordestrze. Sól. Koniecznie. Peper. Z każdej strony. Musztardka. Jaka tam chcecie. Musi być musztarda. Smaruję wszędzie. Boczek. Boczek musi być. Ja tu mam taki plasterki. To mi najłatwiej to wychodzi. Trochę za cienki są, bo to kupne, wiadomo. Właśnie, a propos, rolnicy strajkują, więc murem za polskim knurem, o Boże, tylko polskie zboże. No, pamiętajcie. Teraz, ogóreczek. Mam tu kiszony domowy. Sprawdzę, czy aby nie mdły. No. Tylko brakuje do tego, wiadomo. Ukroję sobie takie paseczki. No i kładę. Do tego cebuleczka. Ciutkę. Ja to mam tak w piórka pokrojone. O tak o. A nie żałuję. Mam. I marcheweczka. Można, niektórzy jeszcze dają kiełbasę. Śląską, bo jaką? No ale ja kiełbasy nie będę dał. Zawijamy to. I ja to sobie dla pewności można sznureczkiem, wykałaczeczką skleję. Żeby mi się to nie rozpadło. No i takie roladki. Wspaniałe. Odkładam. Później będziemy dalej robić. No i trzeba powtórzyć do wyczerpania zapasów. No i ogóreczek. Jeden dla mnie. Jeden do rolady. Tak to wygląda przed zawinięciem. A tak, po zawinięciu. Ja wiem, że nie jestem rodowitym Ślązakiem i może nie robi idealnie, ale mnie smakuje. I polecam, to jest nie najtrudniejsza rzecz na świecie. Mam zamówienie z domu, żeby kilka było bez boczku, więc robię bez boczku, no trudno. I tak pomyślałem, jak to oznaczyć, to oznaczy to trzema wykałaczkami. Hehe. No ale resztę dam, nie? Normalnie. Dam za to więcej ogóra. I tak wyglądają zwinięte rolatki. No ale, no jeszcze są surowe. Takie to się dłużej żuje, nie? Choć już są pyszne. Ale teraz trzeba rozpalić w piecu. To będzie trochę gorzej. Wiadomo, pod spód stare gazety. Albo papier toaletowy. Na górę dam takie gałązki. Byłem harcerzem, to wiem. Spróbujemy jedną zapałką.
Widzicie? Mam dowód! Jedną zapałką. Dobra, teraz dodam trochę drewienia. Brzoza się świetnie pali, bo w korze jest alkohol. Ale to nie ma co ssać, to i tak. Dobra, na początku potrzebujemy trochę większego ognia, więc poczekamy, aż się to zajmie. Wiadomo, jak się słabo pali, to trzeba czasami dymnąć. Tak. W tym to jestem dobry. Dobra, pięknie mi się tu fajcuje. I bardzo dobrze, bo teraz muszę nagrzać moją ulubioną gęsiarkę. Ale Polacy to wiadomo, nie gęsi, ale gęsiarki mają. I tutaj przesmażymy sobie te nasze rolatki. Daję olej, bojkot Kujawskiego, bo oni używają zboża, nie naszego. Olej rozgrzany? To tak. Biorę rolatkę, obtaczam ją w mące i na olej. Chodzi o to, ta mąka potem też zagęści ten sosik. Nie? Będzie pyszniejsze. Akurat na dwa razy mi będzie. O! Patrzcie, jak pięknie. Tam na dole jest takie przypieczone, nie? Takie trochę przypalone. To jest dobre, to jest sam smak. Mięsko już mi się tutaj pięknie obsmażyło. Wiadomo, tam zachodzą reakcje Maillarda, ale ktoś ostatnio mówił, że mięsko się nie karmelizuje i się nie zgadzam z tym, bo w mięsie też są cukry, też się karmelizuje, więc tam każdy gotuje jak umie. I tak, teraz to zdejmuję. Do tego zostało mi jeszcze trochę cebuli, nie? A, dam. I zostało mi jeszcze trochę marchewki, też dam. Niech to mi się chwilkę przesmaży. Robimy klasyczny sosik pod to, nie? Przesmażone, daję tutaj rolatkę. No i zalewam wodą ze studni, wiadomo. O, tu mi zostało jeszcze trochę koncentratu z występu, to dodam. Czemu nie? A propos, zapraszam na mój stand-up kulinarny. Z moich badań to jest pierwszy na świecie stand-up kulinarny, więc nawet ludzie cię są ciekawi, chwalą. Teraz będzie jeszcze Bydgoszcz, Toruń, Zielona Góra, Opole, Sosnowiec nawet. Mhm. Więc zapraszam. Tam będzie, wie, pośmiejemy się z gotowania i może nawet coś zjecie. Nie wiem, nie wiem. Dobra, daję. Gram trochę wody jeszcze, nie? I wytrzepię, żeby się nic nie zmarnowało. Hehehehe. Mam tu jeszcze liść laurowy i ziele. Tylko ja ten sosik chciałbym potem zblendować, nie? Więc żeby nie szukać tego, ja to sobie zawinę w legninę. Hehehehe. Taką szmateczkę i potem to wyciągnę, nie? No dobra, legniny nie mam, ale znalazłem kawałek bandaża. To też będzie dobre. Zawiążę, liść i ziele oddadzą smak, a potem mi będzie łatwiej to znaleźć, wyciągnąć za jednym zamachem. Myk. Oczywiście, sól, pepper. Ponieważ ja chcę, żeby mi to się delikatnie gotowało, to oczywiście roladę śląską, na czym mogę innym zrobić, jak nie na węglu. Więc dołożę trochę węgla. Smaku to nie doda, wiadomo. Na rozwolnienie jest super. Powolutku będzie mi się to palić. No i gotować. Normalnie, jak z ućca, to ja bym polecał jakieś 2 godzinki, po 2 godzinkach sprawdzić, może do 3 nawet gotować. A ja, że to mam rozbefu, będzie szybciej. Ja myślę, że już po godzince sprawdzę i zobaczymy. Nie? Także zakrywam. I do zobaczenia. O, zdejmujemy. O, mięso jest już miękkie jak miękka faja. Więc teraz tak. Wyjmę to mięsko. Wyjmuję ten zawiniątek z zielem i liściem. Ten bandaż. Out. O, widzicie? Wsadzam palca. Pyszne. Teraz ja ten sosik zblenduję. Tu mam wspaniały mikser. O, widzicie? Dzięki temu jest gęściejszy. I pyszniejszy jeszcze bardziej. Niem. Jak komuś mało gęste, może se mąką jeszcze, nie? Zaciapać albo zasmażką.
biorę sobie rolatkę. Oczywiście, najlepiej to podawać z kruszkami śląskimi i kapustą modrą, nie? Ale ja na razie nie będę robił, bo zrobię coś źle, to mnie te baby ze Śląska to zaciukają, nie? Nie żartuję, ale zrobimy kiedyś. Zrobimy kiedyś sosiczek. Przekroję, żeby pokazać, jak wygląda w środku. O, wchodzi jak w masełko. Tak to wygląda. Wezmę sobie widelczyk. To widelce można kroić. Plus 5 do zajebistości. Aha, i polubcie mnie, nie? Tam zasubskrybujcie kanał i wszystko. Dzięki.